Większość z nas chce być elitą, zapominając szczerze, że jest ktoś większy od elity. To Bóg Heros, kocha cię. Podejdź i rozpocznij z nim rozmowę, a ono patrzy rany twe. Jest okej, kiedy zwrócisz się do niego. Ej! W mojej rodzinie, że tak powiem, ja to zawsze tak zahaczam, jak mówię, świadectwo, że nie było takiej wiary, żeby ktoś mi tą wiarę pokazał. Moja babcia była osobą wierzącą, no moi rodzice nie za bardzo wierzyli. Ja jakby nie miałem za bardzo od kogo tej wiary pochwycić. Było też tak w moim życiu, że kiedy zaczął się okres gimnazjum, to bardzo próbowałem nadać sobie jakąś tożsamość. Wiem, że tą tożsamością przez pewien moment byli moi starsi bracia. Tak próbowałem się na nich wzorować. Później, jak już trafiłem do gimnazjum, byłem taki, no, że tak powiem, bardziej usamodzielniony. To tożsamością, którą sobie próbowałem nadać, byli raperzy. Raperzy. Bardzo mocno się zakorzeniłem w rapie. Słuchałem jakiś tam hardkorowy rap, po prostu przekaz taki, no, uliczny rap. Bardzo lubiłem taki old school, konkretny. Lubiłem to słuchać, lubiłem to wprowadzać do swojego wnętrza, lubiłem się tym karmić. I bardzo mocno to się we mnie zakorzeniło. Było też, no, krótko po tym czasie, wraz z moim towarzystwem po prostu wpadliśmy w narkotyki, była marihuana, to od tego się zaczęło, od jarania trawki. Wiecie co, ja tak wam powiem szczerze, że próbowałem odnajdywać swoje ukojenie nie tylko w narkotykach, w różnych rzeczach, bo jak człowiek nie zna swojej tożsamości, nie zna swojego miejsca tutaj na ziemi, nie zna swojego, że tak powiem, siebie samego w Panu Bogu nie poznał, to tak naprawdę człowiek próbuje wypełnić jakąś swoją taką przestrzeń wewnętrzną różnymi rzeczami, które świat proponuje. Ja próbowałem wypełniać tę przestrzeń narkotykami, alkoholem, pornografią, masturbacją. To po prostu tego było mnóstwo się tego nawarstwiło i to wszystko tak naprawdę prowadziło mnie tylko do głębszego dołku. To była 5 minut dosłownie takie przysłowiowe spokoju i z powrotem cię to wprowadza. Po prostu to jest taki wir, którego nie ogarniesz samemu. Po prostu twoje serce, fajnie to powiedział Piotrek z Wyrwanych z Niewoli, że twoje serce jest spragnione wieczności, nie? Twoje serce jest spragnione nieskończoności, a my w to serce wpychamy to, co skończone. I taka sama była moja droga. I słuchajcie, ja tak w wieku, gdy skończyłem 18 lat, zacząłem mocno imprezować. W międzyczasie trenowałem też kickboxing. Tak powiedzmy od 15 roku życia do 18 regularnie przez 3 lata. Gdy skończyłem 18, no to zacząłem też tak bardziej imprezować, chodzić na imprezy jeszcze bardziej. Te treningi gdzieś mi się zsunęły na drugi plan. Oczywiście też tam trenowałem, ale nie tak regularnie. Łączyłem to z treningami, to było bardzo wymieszane takie, że w pewnym momencie zachorowałem na nerwicę lękową. Bo to po prostu mieszasz, że tak powiem, sportowy tryb życia, którym sobie próbujesz uspokoić sumienie, z imprezowego trybu twojego życia nocnego i to po prostu robisz tak na zmianę. Tutaj sobie w tygodniu trenujesz, żeby po prostu się zaspokoić, że, no, żeby nie było tak, że tylko imprezujesz, że tylko ćpasz, że tylko coś tam pogrążasz się, tylko próbujesz jakoś swoje sumienie po ludzku, szukasz alternatywy, żeby to zaspokoić. Byłem tylko szympansem, głupia małpa, trenowana do walk w klatkach. Nie chodzi o sam sport, a o to, co się dzieje z umysłem człowieka, choć podobno jest on od małpy. To by się zgadzało, można robić, co nam się podoba, chyba że ziomek jednak inna jest droga, taka bardziej ludzka. Zobacz, od Jezusa otrzymałem wszystko, spójrz, bra. I słuchajcie, trenując te sporty walki, to była naprawdę moja pasja taka, można powiedzieć, pierwszorzędna, nie? Ona tak wyprzedzała, można powiedzieć, wszystko w pewnym momencie w moim życiu. Bardzo chciałem się nauczyć bić, bardzo lubiłem walczyć i tak dalej. Ale wiadomo, jak człowiek jest bez Pana Boga, jest pogubionym człowiekiem, takim jakim ja byłem, na szczęście Pan Bóg mnie odnalazł, to taki człowiek, bynajmniej ja to mówię oczywiście ze swojej perspektywy, może każdy ma inaczej, ale ja ze swojej perspektywy widzę, że bardzo mocno te sporty walki jakby wsiąknęły w moje życie takie codzienne. Ja już patrzyłem na człowieka trochę spod byka, trochę jak na worek treningowy. Trochę patrzyłem, po prostu obserwowałem. Już nie widziałem drugiego człowieka, nie widziałem tak naprawdę Chrystusa w drugim człowieku. Nigdy nie widziałem, tylko widziałem to, co mi się, że tak powiem, to, czym się karmiłem w codzienności, sportami walki, powiedzmy rapem i tak dalej, tymi treściami. Ja później to przekładałem na rzeczywistość, nie? W moją codzienność. Ja w codzienności to wszystko widziałem. Ja nie widziałem ładnego świata, pięknego, takiego stworzonego przez Pana Boga, tylko widziałem ten mroczny świat, ten świat, jaki wmawiają mi, że raperzy, różni ludzie, jaki ja sam sobie tworzę tak naprawdę przez sporty walki, przez różne moje doświadczenia. I bardzo mocno się wbiłem w ten świat. Ja
robiłem bardzo dużo złych rzeczy. Tu nawet nie chodzi o to, żeby się rozwodzić, co robiłem złego, że to, tu, to złego robiłem i tak dalej. Ale chodzi o to, że moją jakąś taką tożsamość, jakiś taki autorytet odnalazłem po prostu we wszystkim, co grzeszne tak naprawdę. Ja Pana Boga, ja wam powiem szczerze, że ja od czasu do czasu chodziłem w niedzielę na mszę, może tam raz na rok, raz na parę miesięcy poszedłem. Ale jednak moje poszukiwania się zaczęły po tej nerwicy lękowej, kiedy mówiłem wcześniej, że zachorowałem na nią. Bo nerwica lękowa jest taką specyficzną chorobą, że człowiek przeżywając ją, na przykład ja myślałem kilka razy pod rząd, że ja mam, na przykład przeżywam teraz udar mózgu, zawał serca, po prostu to jest tak realne doświadczenie, a to się dzieje na tle psychicznym, nie? Tylko że to po prostu dla człowieka, który ma nerwicę lękową, to doświadczenie po prostu przeżywania udaru mózgu albo zawału serca jest po prostu w tym momencie realne. Ty myślisz, ja myślałem w tamtym momencie, że ja po prostu odchodzę z tego świata i wiadomo, jak trwoga, to do Boga, nie? To zacząłem się modlić, po prostu sobie myślałem, jedna, co jeśli jednak ten Bóg istnieje, nie? Jeśli On istnieje, jeśli naprawdę to, co mówi Pismo Święte, to, co głosi Kościół, to, co Ewangelia nam podaje, jest prawdą, nie? Że istnieje na przykład drugie życie, że istnieje piekło, że istnieje niebo. I to, wiecie, takie pytanie mnie zaczęły męczyć, ponieważ jak boisz się o swoje życie, no to odzywasz się w kierunku Pana Boga. No ja tak zrobiłem akurat. I słuchajcie, bardzo mocno się zakorzenił we mnie lęk, jakaś taka stany depresyjne, jakieś takie pytania, po co żyję, bardzo mocno. Te pytania, no po prostu można powiedzieć, że zadawałem sobie codziennie. Ja na przykład jeździłem do kolegi jarać, ja wracałem i ja kładłem się do łóżka i sobie zastanawiałem się, jeny, po co ja żyję, nie? Czy Bóg istnieje? Ja na przykład nie mogłem zasnąć w pewnym momencie, wierzę, że to Duch Święty mnie tak pobudzał, że nie mogłem zasnąć w pewnym momencie, jak nie odmówiłem Ojcze nas, zdrowaś Maryjo, Aniele Boże, nie? Nawet jak wyklepałem to, to po prostu już szedłem spać bardziej spokojny, taki wiecie, że uspokojony troszkę, nie? I tak robiłem przez jakiś czas. I w pewnym momencie, kiedy trafiłem do szpitala właśnie przez tą nerwicę lękową i tam ogółem się dowiedziałem, że to jest nerwica lękowa, zostało mi to nazwane. Tam pani lekarz przepisała mi po prostu jakieś tam, no coś po prostu na tą nerwicę i tak dalej i wyjaśniła, że to jest nerwica lękowa, że dużo młodych ludzi dzisiaj tak ma w ogóle, to jest niesamowite. Właśnie przez taki tryb życia, jaki ja miałem, czyli właśnie jak powiedziałem wcześniej. I słuchajcie, ja pamiętam, że idąc do tego szpitala, bo ja trafiłem tam, oczywiście szedłem, tak jeszcze cofając, ja szedłem tam z buta około 6 km, czy 7 nawet, z moim kolegą. Ja po drodze mówiłem coś takiego, bo to była noc już, to była 23 bodajże. Ja mówiłem coś takiego do Pana Boga po drodze. Słuchaj, jeśli ja dowiem się, co jest ze mną, albo bynajmniej, no cokolwiek w tym kierunku, jeśli mi to zabierzesz, albo dowiem się, co jest ze mną, ja jutro pójdę do kościoła, nie? To była taka moja modlitwa. No i oczywiście się dowiedziałem, przychodzi jutrzejszy dzień. I jest godzina 17. No i wraca mi ta myśl po prostu, nie? Że mówiłeś wczoraj Panu Bogu, jeśli się dowiesz, co jest z tobą, albo Pan Bóg ci to zabierze, to pójdziesz do kościoła, nie? Ja zacząłem bardzo walczyć z tą myślą, sobie myślałem, no mówiłem, fajnie, że mówiłem, nie? Ale no i co z tego, nie? Co to tak naprawdę ma do rzeczy? I słuchajcie, ta myśl mi wracała po prostu jak bumerang, nie? I w pewnym momencie, gdy ja zacząłem z nią tak walczyć, dalej ją odsuwać, ja poczułem normalnie fizycznie, jak mi ta nerwica po prostu wraca, nie? Ja sobie pomyślałem, ojej, dobra, pójdę do tego kościoła, nie? Ale nie pójdę do siebie na parafię, bo to jest po prostu środek tygodnia, tam starsze panie, że tak ładnie powiem, i ja będę, nie? A wiecie, a mnie po prostu, no mniej moich kolegów i po prostu różne, no byliśmy specyficznymi ludźmi na tej dzielnicy, że tak to ładnie określę. I słuchajcie, ja pojechałem specjalnie na parafię obok, tam trzy przystanki tramwajem, nie? Mówię, nie będę po prostu tutaj do siebie szedł, bo to siara dla mnie, pojadę tam trzy przystanki dalej, tam sobie pójdę do tego kościoła. I słuchajcie, trafiłem do tego kościoła faktycznie, uklękłem, no i zacząłem się modlić, to była msza święta. Maryja nie jest tą, która blokuje ci drogę. Ona chce być tą, która prostuje twe ścieżki. Jeśli chcesz poznawać Pana Jezusa, ziomek, to koniecznie zaproś ją do swego życia. Po mszy świętej zacząłem się modlić do Maryi mocno. Zdrowaś Maryjo, zmawiałem już tak, bardziej się skupiając na tej atmosferze, gdzie ja tu jestem, nie? Że jednak, no mimo tego, że poszedłem tam ze względu na to, że wczoraj dałem taką obietnicę, to jednak no to już była jakaś taka obietnica, powiedzmy, Panu Bogu złożona, nie? Że ja tam nie poszedłem do końca, żeby zaspokoić swoje sumienie, tylko no jednak w jakiś sposób odpowiadałem na ten głos Boży, który też mnie męczył na drugi dzień, wierzę głęboko, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, męczył. I będąc w tym kościele,
modląc się do Maryi, wyszedłem z tego kościoła i poczułem, jak z takiej całej lawiny po prostu został mi zabrany jeden kamyczek, nie? Ja po prostu czułem tą całą lawinę. Ja wiedziałem, że ona tam jest w moim sercu, ta lawina zła, lęku, stanów depresyjnych i tak dalej. Ale ja poczułem, jak z tej lawiny taki jeden mały kamyczek został wyjęty. Ja już się nie skupiałem na tej lawinie, tylko na tym małym kamyczku wyjętym, nie? Że po prostu czułem ogień dookoła, a ten kamyczek był takim jakby po prostu powiewem świeżości, nie? Że po prostu taka mała świeżość we mnie trafiała, ja już się skupiałem tylko, żeby jej nie stracić, nie? Ale tak naprawdę nie minęło kilka dni, ja wróciłem do starego trybu życia, nie? To ja nie rozpoznałem w tym Pana Boga. To był taki znak Boży dla mnie. Dzisiaj go rozpoznaję, bo już jestem nawrócony, zaraz opowiem, jak to się stało. Ale wtedy ja nie rozpoznałem tego znaku. Ja po prostu myślałem, że się dobrze czuję, bo też w jakiś sposób zaspokoiłem sobie to sumienie, nie? No bo poszedłem do tego kościoła, no wyszedłem, pomodliłem się, no jestem taki święty prawie, nie? Prawie święty. Słuchajcie, nie minęło parę dni, ja wróciłem do starego trybu życia. Mój kolega zaprosił nas na imprezę, w sensie mnie i taką moją ekipę, z którą się trzymałem bardzo mocno. I pojechaliśmy do niego na domówkę. To był 17 grudnia bodajże. No i wbijamy na tą domówkę, no jest, no tam wszystko się dzieje, co na domówkach naszych się działo, nie? No po prostu, no polewają, tam nie tylko polewają narkotyki, wszystko po prostu, wszystko się dzieje, zero, nie ma stopu, nie? Jest po prostu jazda i tam z 10 osób siedzi. I słuchajcie, ja siedzę na tej domówce i tak siedzę. I w pewnym momencie mój kolega mówi do drugiego mojego kolegi, gdzieś tam na kanapie, ja tak posłuchałem, ty uważaj, bo tak mówi Biblia, nie? Chcesz poznać Chrystusa? To policz swe palce, ile ich masz, to nieważne. Ważne, byś chwycił za Biblię, a dostaniesz wsparcie. I to słowo Biblia mnie tak bardzo dotknęło mocno, bo ja, wiecie, uważałem słowo Bóg, nie? Bóg. Jakoś to mi tak było logiczne, ale ja nigdy, dzisiaj się dziwię temu, ale nigdy nie umiałem połączyć sobie Biblii z Bogiem. Nie? To było jakby zakryte przede mną. Mimo, że gdzieś w kościele się czyta zawsze Słowo Boże, ja po ludzku nigdy nie umiałem Biblii z Bogiem połączyć. Bóg, tak, a Biblia, no książka, nie? To jest jakby dwie osobne rzeczy, nie? Ale słuchajcie, jak on powiedział w tym domu, że tak mówi Biblia, a ja wiedziałem, że ja byłem w takim momencie poszukiwania Pana Boga, nie? Bo tak jak mówiłem, przez tą nerwicę, ja można powiedzieć, że częściej zacząłem się do Niego modlić, już wychodziłem nawet z psem na spacer i po prostu mówiłem coś w stylu: słuchaj, gdybym ja wiedział, że Ty istniejesz, jak ja bym chciał z Tobą pogadać, jak ja bym chciał Cię poznać, nie? Patrzyłem w niebo. I na przykład Wam powiem szczerze, że to się działo coraz częściej w moim życiu. Mimo, że żyłem jak żyłem, starym życiem, to weszła w moje życie taka modlitwa, taka po prostu rozmowa. I słuchaj, na przykład jak czasami miałem takie pragnienie, żeby wyjść już na tą rozmowę z Bogiem, ja nawet tego nie odczytywałem, że to jest moje pragnienie wyjścia na rozmowę, tylko myślałem, że chcę sobie, że tak powiem, żeby mi było lepiej jakoś, nie? To na przykład działo się coś takiego, jak powiedziałem, nie, dobra, ja dzisiaj nie wychodzę, dzisiaj po prostu tu zostaję, nie będę gadał, pojadę tam później do kolegi, sobie się zjaram i ten, nie chce mi się, nie? To słuchajcie, działy się na przykład takie rzeczy, że nagle z moim bratem się kłóciłem w domu, nie? Tak po prostu, nagle po prostu jakaś taka afera, kłótnia. I ja po prostu wychodziłem wkurzony z tego domu, nie? I szedłem na przykład, brałem psa, wychodziłem wkurzony. I ja rozumiałem, że ja teraz idę i rozmawiam z Bogiem, nie? Czyli, słuchajcie, Pan Bóg wykorzystał w pewien sposób jakieś takie złe sytuacje, złe chwile na dobro, przemienił je po prostu na dobrą korzyść w moim życiu, nie? I to było dla mnie niesamowite. Ja wtedy jeszcze może tak nie czytałem tych znaków, dzisiaj ja tak czytam, że tak było, nie? Ale wtedy no jeszcze tak tego nie nazywałem, po prostu no myślałem, się wkurzył mnie brat, to wyszedłem i gadam z Bogiem, nie? No to jednak się stało. I tak wracając do tej imprezy, z powrotem, on powiedział to słowo, tak mówi Biblia, to zdanie. I słuchajcie, zaintrygowało mnie to zdanie, nie? Bo ja sobie myślę, wow, jak ja bym chciał Cię poznać, to jakby poruszyło we mnie wszystko, w moim wnętrzu, w moim umyśle, nagle siedziałem na tej pufie i mówię, jeny, jak ja bym chciał Ciebie, Jezu, poznać, nie? Pamiętam, jak sam chciałem wiedzieć, czy On istnieje. Co? Pamiętam, robiłem to, czego nie chciałem, man. Że co? Pamiętam, wszystko miało swoją cenę. Hej, pamiętam. Latuwy, ulice i chaty. Chaty, topy, dopy i braci. Braci, codziennie nowe tematy. Smażyliśmy bataty. Kroczyliśmy po chwałę. Chwałę drogą, co szła w ciemność. Ciemność. Nie skumaliśmy, że prowadzi ona do nicości. I słuchajcie, dzisiaj wiem, poczułem Ducha Świętego. Wtedy nie nazywałem tego Duchem Świętym, ja na to mówię z dzisiejszej perspektywy. Poczułem Ducha Świętego, który po prostu przychodzi do tego pokoju, który przychodzi do tego momentu w moim życiu, gdzie ja jestem. To ciężko jest to wyjaśnić, ale przychodzi po prostu, czułem Ducha Świętego, który w pełni przychodzi do tego momentu, w którym ja jestem w życiu. Czyli do tego pokoju, do tej imprezy, do mojej codzienności i tak dalej.
ja powiedziałem wtedy, bo wiecie, ja całe życie, można tak powiedzieć, że kiedy ja miałem takie sumienie ludzkie, że kiedy ja zawalowałem na przykład cały weekend, tam przechlałem i przećpałem, to miałem takie ludzkie sumienie, że kurczę, no odwaliłeś znowu manianę, nie? Tylko moje sumienie polegało na tym, że ja się nie przyznawałem do tego w sercu, że ja to zrobiłem, tylko że ja to naprawię, nie? Że ja teraz zmienię się, że ja dwa razy więcej będę trenował, trzy razy więcej biegał i wiecie, po ludzku, że ja to naprawię, nie? Że ja myślałem, że no fizycznie wystarczy, nie? Ale słuchajcie, tak naprawdę ja odpowiadając na głos Pana Boga z takiej ludzkiej perspektywy, to nic się nie zmieniało w moim życiu. Kiedy ja mówiłem, że ja to naprawię, kiedy ja nie przyznawałem się w pewien sposób do błędu swojego, nie stanąłem po prostu w prawdzie, w takiej wolności i żeby powiedzieć po prostu zrąbałem, nie? Zrąbałem, no w życiu zrąbałem i po prostu i wyrzucić to z siebie. Ja po prostu szedłem w kierunku, naprawię to, nie? I słuchajcie, i w tamtym momencie na imprezie, kiedy mówiłem, że poczułem Ducha Świętego, ja w tamtym momencie po prostu siedziałem i powiedziałem w duchu, po prostu do Pana Boga nigdy się tak nie modliłem. Ja zawsze moja modlitwa to była jakaś rozmowa, nie? Że ja chciałbym gadać do Boga i tak dalej. A w tamtym momencie po prostu z serca powiedziałem, zrąbałem, Panie Jezu. Po prostu zrąbałem. Zrąbałem swoje życie w pewien sposób. Mówię, że wszystko pozmieniam, że naprawię, że skończę z tymi narkotykami, że skończę z piciem i tak dalej. I po prostu usiadłem w takiej wolności, że powiedziałem, Jezu, zrąbałem. Po prostu przyznaję się do tego, zgrzeszyłem, nie? I słuchajcie, ten moment bardzo mnie jakoś uwolnił. I przyszła mi taka myśl, jakby zwrotna. Jezus Chrystus zabłysnął, jest On blisko, tak bardzo blisko, że nawet nie kumasz, czy to On. A jeśli kumasz, to chwała Panu za to, że Ci światłem w twarz błysnął. Mogło się komuś zrobić przykro, pokrop swoje myśli Bożą Biblią w Duchu Świętym, Duchu Chrystusa, bo bez Niego litery jakby znikną. Twoja Biblia to jest taka stronka internetowa, którą ja mówię zawsze, jak jeżdżę na świadectwo i to opowiadam, to mówię, że ja tą stronkę gdzieś chyba rok temu na Facebooku zobaczyłem, jak przelatywałem przez Facebooka i zobaczyłem gdzieś tą stronkę, jakoś mi wyskoczyła, wszedłem na nią. Wow, ale nic więcej z nią nie robiłem, nie? I to jest stronka, która polega głównie na tym, możesz tam przeczytać też Pismo Święte i tak dalej, ale że możesz też losować cytaty z Biblii, nie? Możesz wylosować cytat sobie z Biblii. I słuchajcie, i mi w tamtym momencie, kiedy się przyznałem, jakby wraca taka myśl zwrotną, dostaje Twoja Biblia, nie? I słuchajcie, no tak siedzę na tej imprezie, no wszyscy się bawią, no wiadomo, tam też niektórzy w telefonie siedzą, no to ja byłem też jednym z nich, nie? Który w telefonie siedział. I wszedłem na tą stronę Twoja Biblia i patrzę w ten telefon i widzę taki napis ładny, losuj cytat, nie? I sobie myślę, pół żartem i pół serio, ale mówię do Pana Boga tak. Słuchaj, ja Ci będę zadawał pytania, nie? A Ty mi będziesz odpowiadał, okej? Kim ja dla Ciebie jestem, odpowiedz mi teraz odpowiedzialnie, mój Boże. Kiedy moje serce Cię woła, to ta stara szkoła, która jest we mnie, krzyczy, że nie mogę do Ciebie tak blisko podejść. Nie chcę być ułomny, choć żyję w świecie nieludzkich schorzeń, by się nie pogubić, to patrzę na krzyż, wywyższam Jezusa, ja przy tym. I słuchajcie, pierwsze pytanie nie wiedziałem, jakie ja mam zadać do końca i tak sobie na sprawdzeniówkę mówię, no dobra, no kliknę pierwszy losuj cytat, zobaczmy, co się stanie, nie? Klikam losuj cytat i wyskoczyło mi: łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będą z nami w prawdzie i miłości. Ja nie wiedziałem kompletnie, co to znaczy, nie? Kompletnie to jakieś takie dziwne, ale tak jakoś te słowa, wiecie, z nami, nie? Niech będą z nami w prawdzie i miłości, że ta łaska jakaś, nie? Ja tak nie rozumiałem, o co chodzi, ale tak jakoś mnie to zaintrygowało, jakoś mnie to otworzyło, nie? Tak do większej wolności. I tak sobie siedzę dalej i mówię, no dobra, Panie Jezu, ja Ci opowiem trochę o moim życiu, nie? Tak jak wiecie, chodziłem na te, co mówię, na te modlitwę z psem i tak dalej, to opowiadałem Bogu bardzo głównie o tym, jak mi jest źle, ciężko, jak po prostu, no po prostu nie mogę udźwignąć swojej codzienności, nie? Po prostu tyle rzeczy biorę na siebie, tyle wszystkiego, po prostu to mnie tak przytłacza, te stany depresyjne, to po prostu, no to jest niesamowite, nie? Ile tego jest po prostu we mnie. I słuchajcie, ja tak siedzę i to opowiedziałem Bogu i kliknąłem losuj cytat i dostaję odpowiedź: synu, nie bierz na siebie za wiele spraw, bo jeśli będziesz je mnożył, nie unikniesz szkody. I choćbyś pędził, nie dopędzisz, a uciekając, nie uciekniesz. Bodajże z mądrości Syracha, o ile dobrze pamiętam. I słuchajcie, ja siedziałem jak wryty, nie? Wszyscy się obok mnie bawią, ja po prostu czytam ten cytat i to jest cytat do mojego życia, po prostu, który chciałem usłyszeć. To jest cytat balsam na moje serce w tym momencie. Ale wiecie, zadałem po chwili tak, przyszło takie, nie wiem, czy zwątpienie, czy bardziej wystawienie Boga na próbę.
Zadałem pytanie Panu Bogu z innej beczki, co z szatanami, czy ja się mam ich bać, nie? A dlaczego zadałem takie pytanie? Zadałem takie pytanie, ponieważ jak miałem te właśnie melanże, na przykład dwudniowe i tak dalej, to czasami miałem zwidy nocne. Na przykład był jakiś samochód zaparkowany, ja myślałem, że tam ludzie się na mnie patrzą, tak mówię do ziomka, zaraz tam się patrzą, nie? Chodź podejdziemy, podchodziliśmy, a to były po prostu, wiecie, fotele od samochodu, nie? Tylko z daleka już zwidy były takie, że ja myślałem, że dwie postacie w kapturze siedzą, nie? Albo na przykład zamiast znaków drogowych, gdzieś tam daleko, mówię, ty zobacz, no jakaś tam kobieta stoi, nie? I wiecie, szliśmy w tą kierunku i ja po prostu miałem już halucynacje, zwidy nocne. Choć myślał, że szalał, a w nim schowany kanał, gdzie wróg przemycał swe zasoby już od rana. Poranione serce i zniszczona głowa, choć głębi siebie pragnąłem zacząć już żyć od nowa. Ja zadałem takie pytanie, co z szatanami, czy ja się mam ich bać, nie? Jak kliknąłem losuj cytat i dostaję odpowiedź, nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić, wyrocznia Pana, nie? I ten cytat bardzo mocno, że tak powiem, no trafił tak, że ja straciłem jakąkolwiek wątpliwość na chwilę, to jest ważne, że to jest Pan Bóg, nie? Ja po prostu mówię, wow, że Bóg do mnie przychodzi w tych cytatach, nie? I teraz tak bardziej wystawiając Boga na próbę, z tej perspektywy to widzę, zadałem mu pytanie, czy gdybyś przyszedł do mnie w internecie, nie? Ten wielki Bóg, który gdzieś tam Mojżesza prowadził, wiecie, robił wielkie rzeczy gdzieś tam na pustyni, o którym się tam gdzieś słyszało i tak dalej. I co? I ten Bóg do mnie przychodzi teraz w internecie, w telefonie, nie? Gdzie ja siedzę na imprezie, nie? Ja tak sobie, to było wystawienie trochę Boga na próbę. Ale takie z drugiej strony takie we mnie, można powiedzieć, troszkę prawdziwe, nie? I kliknąłem losuj cytat i dostaję odpowiedź, czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Z Księgi Rodzaju, nie? I dla mnie to było w ogóle niesamowite, bo to mi pokazało w ogóle, że Bóg ma, nie wiem jak to powiedzieć, każdy z tych cytatów przemienił moje serce, ale to mi pokazało, że Bóg ma odpowiedź na każde moje pytanie. Nie wiem jak to mogę ująć, takie duchowe jakieś doświadczenie. Słuchajcie, ja zacząłem losować więcej tych cytatów, dostawałem po prostu no, odpowiedź za odpowiedzią, pytanie za pytaniem szło, ja dostawałem odpowiedź, ja wylosowałem chyba z 10. Ja w pewnym momencie po prostu nie dowierzam, co się dzieje w tym momencie, że patrzę w ten telefon i wstaję z tej pufy i wybiegam po prostu na dwór, nie? Wybiegam na dwór, to była tam 24 bodajże, nie pamiętam. No to już noc było. Wybiegam na dwór, zaczynam krzyczeć po prostu tam w niebo, czy tam gadać, ty istniejesz, jaka beka, ty istniejesz, co się dzieje w ogóle, nie? Że ty przychodzisz do mojego życia. Wychodzę teraz, ty wiesz, złapałem sens, złapałem cię. Nie chcę tu znowu dzieciaku wykręcać na numery świata, bo wiem, że opcja jest w sumie jedyna. Chyba, że zaliczkę wziąłeś, to wiedz, że musisz ją spłacić. Jak nie masz z czego zapłacić, to wydacie kato, masz ty, oddasz ostatni cent. Jezus jest prawdą, Jezus tu jest. I wybiega za mną moich trzech kolegów, nie? I oni wybiegają i pierwsze zdanie, co jest? Psy jadą? Wiesz, pierwsze zdanie, nie? To jest po prostu pierwsze zdanie moich kolegów. Ja się odwracam do jednego, wiecie, jak po prostu w jakimś uniesieniu euforycznym. Patrzę mu w oczy, szarpię go za ramię, mówię, lepiej stary, Bóg do mnie przyszedł, nie? Oni się patrzą na mnie, patrzą na siebie, patrzą na mnie, ale jak Bóg do ciebie przyszedł, nie? Ja mówię, stary, zobacz, ja losuję cytaty z Biblii, dostaję odpowiedź, normalnie każda idealnie pasuje do moich pytań, nie? Oni znowu patrzą na siebie, patrzą na mnie, patrzą na siebie, pokaż ten telefon, nie? Wzięli, to jest tak przyśmieszne, ale oni wzięli ten telefon, wsiedliśmy do samochodu wynajętego, i usiedliśmy tam w czwórkę, nie? Ja wtedy miałem, po prostu była dla mnie oczywistość. Nawet dzisiaj już, nie? W sensie, dzisiaj to już by było dla mnie większy problem w ten sposób uwierzyć, ale w tamtym momencie to była dla mnie oczywistość. Ja im mówię, weźcie losujcie, a Bóg wam będzie odpowiadał, stary. No skoro mi odpowiada, to tobie też odpowie chyba, nie? No chyba się nie schowa teraz, nie? Będzie odpowiadał, mówię ci, będzie odpowiadał. I jeden ziomek mu siedzi z tyłu, już odpalił sobie tą stronę. I on nagle mnie szarpie, tak, ja siedziałem z przodu. On mówi, Krzychu, patrz! Ja mówię, co? On mówi, zadałem Bogu pytanie, czy jestem chory na depresję, czy powinienem iść do lekarza, nie? I słuchajcie, bo ja z nim miałem taką rozmowę z tym kolegą wcześniej, że słuchaj, jutro pojedziemy do lekarza, bo on tam podejrzewał, że naprawdę ma też stany takie, no depresję, że ma po prostu u siebie grubą. Podejrzewał coś takiego. I słuchaj, ja mu powiedziałem, że pójdziemy do tego lekarza, jutro ja mu nawet go opłacę i tak dalej i jakoś to ogarniemy, nie? I słuchajcie, ja mu pokazuję ten cytat w telefonie. Ja biorę ten telefon i czytam ten cytat, a ten cytat, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, nie? Nie wiem, jak on go odebrał, czy ma iść do lekarza, czy nie ma, ale po prostu on, no po prostu krzyknął aż tam z tyłu, nie? Ja mówię, i co? Nie zwariowałem, jest, wy też dostajecie, jakby co to na wszystkich będzie, nie? I słuchajcie, każdy z tych kolegów po prostu zaczął losować cytaty, oni po prostu jeden za drugim po prostu szedł, oni po prostu już tak siedzą, no nie wiedzą, co mają myśleć w tym telefonie i tak dalej. I słuchajcie,
I w pewnym momencie dostaliśmy taki cytat grupowy, ale ja jeszcze wcześniej zadałem Panu Bogu takie śmieszne dzisiaj pytanie, ale wtedy to było dla mnie niesamowite, bo zadałem Panu Bogu pytanie: słuchaj, czy ty jesteś dumny z mojej wiary, nie? Wiecie, że no ja dopiero zacząłem wierzyć, czy ty jesteś dumny z mojej wiary, nie? Jezu. I ja to zadałem przy moich kolegach, nie? I klikam losuj cytat i dostaję odpowiedź: Jezus zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. I słuchajcie, to było dla mnie takie po prostu, to mnie tak podniosło, ja od razu mojego kolegę: zobacz, jest dumny, patrz, nie znalazł u nikogo w Izraelu takiej wielkiej wiary, nie? I po prostu dla mnie to było po prostu, jakby ktoś mnie z grobu podnosił, nie? On przychodzi, choćbym był jak grób, Jego miłością zmartwychwstanę znów, On da mi życie wieczne, wiesz. Jezus jest mym Panem, Jezus jest Twym Panem, Jezus jest tu Panem, Chrystus jest Panem. Jakby ktoś mnie po prostu ze śmierci do życia wprowadzał. Każdy ten cytat to był po prostu, jakby śmierć no po prostu nie miała w ogóle żadnego znaczenia przy Słowie Bożym. Przy Słowie Boga śmierć nie ma znaczenia, nie? Ja po prostu byłem umarły duchowo, ale każde Słowo Boga no po prostu tak mnie podnosiło w górę. Ja po prostu no nie wiedziałem, co się dzieje. I w pewnym momencie dostaliśmy taki grupowy cytat. Wylosowaliśmy, ktoś z nas wylosował, czy ja wylosowałem, czy ktoś tam. I dostaliśmy cytat: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. I słuchajcie, ten cytat mnie trochę przeraził, bo nie wiem czemu, ja od razu wiedziałem, o co chodzi, nie? Na tamty moment, oczywiście dzisiaj wiem, że to jest bardziej szersze, ale na tamty moment odczytałem to tak: aha, to ja teraz doświadczam Boga i mam iść do ludzi mówić, że Boga doświadczyłem, nie? I słuchajcie, ja się tego przeraziłem bardzo, nie? Ja byłem bardzo nieufny do ludzi, w ogóle, że ja mam publicznie stawać przed jakimiś tam, ja wspólnoty to nazywałem, wiecie, sekty, albo gdzieś tam jeszcze do ludzi w ogóle, co Boga nie znają, i mam mówić: ty słuchaj, Bóg istnieje, nie? No to ja sobie od razu na banie wkręciłem, że o ja, chory psychicznie, nie? Będę ja, ale wszyscy nie pojadą teraz, nie? Ale będzie jazda, nie? Ja mówię: Boże, nie zrobię tego, nie? Nie ma opcji, tego nie zrobię, nie? I ja, wiecie, doświadczałem tej miłości Bożej i tak dalej, itp., itd. To pomyślałem sobie: dobra, no to wylosuję cytat, Jezus mi zaraz powie, dobra, ja sam pójdę, nie? Ty zostań w domu, nie? I wiecie, losuję cytat i dostaję taką odpowiedź: czyż ci nie rozkazałem, bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Słuchajcie, to było dla mnie tak, po prostu tak mnie to podniosło, mówię: ty, faktycznie, Bóg jest ze mną, gdzie jakkolwiek pójdę, czyli jak pójdę głosić tam, to Bóg jest ze mną. Pójdę głosić tam, to On też jest ze mną, nie? Ja po prostu, wiesz, taka logika mnie duchowa łapała, nie? Że tak, jak Bóg patrzy, z jakiej perspektywy, nie? To ja zaczynałem powoli patrzeć jak Pan Bóg, z Jego perspektywy, nie? Że wow, przecież pójdę tam, On też jest ze mną, nie? Pójdę do tyłu, też jest ze mną, nie? To było niesamowite, ale dalej walczyłem trochę z Bogiem, nie? Mówię: no, pójdę, nie? No dobra, pójdę, będę mówił. Ale jak ja to mam powiedzieć, nie? Jak ja to mam powiedzieć jednej osobie, chociaż żeby mi w to uwierzyła? Bo słuchajcie, dla mnie to było dziwne. W tamtym momencie, gdyby ktoś chyba raz nawet próbował do moich kolegów podejść z takiej wspólnoty, gdzie tam mieli na tej dzielnicy, i próbował chyba głosić Jezusa, takie mam jakieś skojarzenie, ale to po prostu było takie: dobra, idź stąd, nie? Po prostu weź, po prostu idź tam na wspólnotę i odejdź, zostaw nas, nie? I po prostu to była moja reakcja na przykład, nie? I słuchajcie, ja na przykład sobie tak myślę: wiem, co teraz? No tylko jak oni w to uwierzą, nie? Jak to będzie po prostu, co teraz, co dalej, nie? Jakie pytanie? I słuchajcie, ja losuję cytat: Pan zaś odrzekł: kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym? Czyż nie ja, Pan? Przeto idź, a ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić. W ogóle, i żeby jeszcze było lepiej, tak później poznałem całe Pismo Święte mniej więcej, to zrozumiałem, że Pan Bóg to odpowiedział do Mojżesza, kiedy on się kłócił, że nie chce mu się iść tam gadać z Faraonem i tak dalej, nie? I Pan Bóg to samo mu odpowiedział: no ja też się w tym momencie kłóciłem, no że nie pójdę, nie? I to jest w ogóle niesamowite, jak Duch Święty tak potrafi tę sytuację złączyć. I słuchajcie, wylosowałem jeszcze wiele różnych cytatów. Pan Bóg naprawdę prostował mi bardzo myślenie, prostował mi bardzo serce, nie? Ja po prostu z każdym cytatem ja rozumiałem, że po prostu on ma wpływ na moje życie, że on żyje, że on istnieje. Żeby tak wam nie przedłużać, od tego się zaczęła tak naprawdę przygoda całkowita mojego życia, nie? Ja na przykład myślałem kiedyś, że powiedzmy, nieważne jak to przeżył życie i tak dalej, no możemy robić co chcemy, no i tak Pan Bóg jest taki super, że wszyscy pójdziemy do nieba, nie? Ja zapytałem Pana Boga, pamiętam tamtej nocy: Panie Jezu, a gdybym żył tak źle na przykład jak Hitler, nie? To,
czemu poszedł do nieba? Czym był zbawiony? Nie, to było moje pytanie. Ja byłem prostym chłopakiem, ja to po prostu szczere moje pytanie. Z martwym sercem nie wejdziesz do nieba. Nie wejdziesz do życia. Martwe idzie tam, gdzie idą martwi. Żyjące idzie tam, gdzie życie. Kumasz czy nie? Proste? Chyba też. Czy nie za bardzo? Możesz to w dupie mieć, a gwarantuję ci, że na koniec już nie zaśmiesz się. Chcesz żyć? To przybliż się do Boga. On sam tylko jest życiem. Łapiesz me? Bez niego nie ma już życia. Kumasz? Bez niego nie ma już serca. Łapiesz? Bez niego nie ma miłości. Taka prawda, brat. Myślisz, że czemu anioł stał się szatanem? Bo on nie ma Boga. Ja dostałem odpowiedź od Jezusa. Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Każdy, kto czyni dobrze, jest z Boga, kto zaś czyni źle, Boga nie widział. I słuchajcie, to było dla mnie takie proste, że ja wam powiem szczerze, że ja w moim środowisku i wiele rzeczy pewnie dobrych też doświadczyłem. Nie mówię, że tylko samego zła, ja po prostu też sam sobie pozwoliłem na to zło, ale jedna taka dobra rzecz, że jak ktoś miał do kogoś problem, oczywiście z przyjaciół, mówi kolegów, to był bardzo szczery wobec drugiego. Potrafił po prostu do niego spojrzeć, słuchaj, zrąbałeś tak i tak i w ogóle, no jest lipa z tobą, coś takiego powiedziałeś tam temu, ten. I słuchajcie, i ty tego nie łapałeś nigdy jako czegoś, kurczę, on teraz ma do mnie pretensje, jakiś problem, że spinę i tak dalej, nie? Chyba, że ja w jakimś innym tonie to powiedział, ale bardzo często mówiłeś, kurczę, ty faktycznie ziomek, nie? Sorry mordeczko, ja przepraszam cię, nie? Słuchajcie, ja miałem wrażenie, że Pan Bóg w ten sam sposób do mnie mówi. On chce być wobec mnie szczery. Słuchaj, ziomek, jest tak i tak, nie? Taka jest droga i taka droga. Słuchajcie, ja bardzo dziękuję Bogu za tą szczerość, bo to mi pokazało, że to jest mój przyjaciel, to jest mój ziomek, który po prostu chce się ze mną trzymać, który mi pokazuje prawdę, nie? Pokazuje, droga jest taka i taka, nie? Krzychu, musimy iść, nie? Wybieraj. Ale to jest najlepsze, że te cytaty po prostu taką miłość we mnie wprowadzały, że od tamtego dnia zaczęła się największa przygoda mojego życia. Po prostu rano, o 6 rano, gdy zaczęliśmy trzeźwieć, pojechaliśmy na mszę świętą w 5 osób. Wiecie, takie ten, już pojechaliśmy wszyscy ten, no, to starsze babcie, dziadkowie, my tam siedzimy w 5 w ławce, te. Tak to śmiesznie wyglądało. Ale ja zrozumiałem, że od tego momentu zaczęło się moje takie nawrócenie, przemiana serca bardzo mocna. Ale ja teraz musiałem po prostu zmienić całkowicie moje życie, nie? Po prostu prosiłem Boga, żeby pomógł mi zmieniać to życie. Słuchajcie, ja musiałem zostawić narkotyki, pornografię, wszystko, jakąś przyjemność tego świata, jakakolwiek, która wewnętrznie czułem, że mnie w jakiś, chociaż minimalnym procencie oddala od Pana Boga, nie? Leży przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz to, co da Ci później wieczne szczęście. Po jednej stronie Bóg, po drugiej stronie uwierzysz Jego słowu czy opinii. Słuchajcie, ta gorliwość, ta początkowa moja, no była niesamowita dzięki łasce Pana Boga, nie? To było po prostu takie odrzucanie po prostu wszystkiego. Na dzielnicy po prostu poszła fama, że mnie wyjezusowało, nie? Tak mówili. Wyjezusowało Krzycha, ej. A słyszeliście, że Krzycha wyjezusowało? Ja. I taka po prostu jazda była na dzielnicy. Ale słuchajcie, ale ja się z tego cieszyłem. Potrafię dzisiaj nawet tak czasami nie umiem się cieszyć. Jak wtedy się z tego cieszyłem, nie? Bo to mi pokazało, że wow, oni mówią teraz, że mnie wyjezusowało, czy tam mnie nawiedziło, czy mnie odwaliło. Ale w końcu zadałem pytanie, dlaczego tak się stało? Bo on mówi coś o Jezusie. Wow, i to mi wystarczyło, nie? Że to była dla mnie, że tak powiem, już balsam na moje serce, że wystarczy, nieważne w jaki sposób Ewangelia się głosi, że Jezus jest uwielbiony, nie? W jaki sposób o Nim się mówi chociaż w tym świecie, nie? Ja słuchajcie, miałem takie po prostu, normalnie się cieszyłem, potrafiłem się cieszyć z tego. I od tamtej pory zaczęła się super przygoda mojego życia. Słuchajcie, ja też tydzień później, chyba czy tam parę dni później, poszedłem na mszę świętą. Zacząłem ją przeżywać jak nigdy, nie? Po prostu msza święta, słuchajcie, ja nigdy nie wiedziałem, nie umiałem na mszy świętej rozpoznać Boga. Wydaje mi się, że wiele osób ma z tym problem, zwłaszcza młody, który gdzieś ten świat kreuje i tak dalej. Więc bierz go do serca. Oni próbują Pana z ziemią dziś zjeść. Więc bierz go do serca. On Ci pomoże zrozumieć pisma. Więc bierz go do serca. Zapytaj się księdza. Jednego, drugiego, trzeciego. Nie ściemniaj, że nie znasz. Bierz go do serca. Masz Eucharystię, spowiedź. Więc bierz go do serca i się z Nim pojednaj. Ja nigdy nie umiałem na mszy świętej rozpoznać Boga. Wam muszę przyznać, że czasami momentami jak chodziłem, gdzieś to słowo było gdzieś tam w tle czytane, no to słowo... Wow, że raz pamiętam z takim ziomkiem, też mówiłem, ty wow, ale słyszałem dzisiaj to słowo, bo raz z nim poszedłem, mówię, ono takie dziwne było, nie, takie ten, że to słowo gdzieś tam trafiało, nie, ale tak poza tym to było dla mnie takie, no tutaj chwalimy Ciebie Panie i to było, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i patrzysz na witry, wiecie, patrzysz okno, nie, ale fajne okno, nie, i wiecie, ja nigdy nie potrafiłem rozpoznać Pana Boga, a ja po tym przemianie serca poszedłem na mszę świętą i się skupiałem na każdym słowie po prostu, które wypowiadał ten ksiądz, nie. I ja zrozumiałem, że problem nie był w mszy świętej, tako jaki, tylko we mnie.
Ja nigdy dogłębnie nie wierzyłem w te słowa, które są tam wypowiadane. Ja może gdzieś tam powierzchownie, no może tak jest, może tak nie ma, nie? No ale wierzę. Nie? Wiecie, że może jest, może nie ma, ale wierzę. No niech będzie, że wierzę, nie? Ale dopiero jak poszedłem na tą mszę po tej przemianie serca, ja karmiłem się tym słowem, które wypowiada kapłan, każdym od początku mszy do końca. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że ta msza była po prostu dla mnie niesamowita, nie? Taka naprawdę odradzająca mnie. I siedziałem po prostu po tej mszy świętej, siedziałem tam po przyjęciu komunii i słuchajcie, ja miałem takie zdanie, bo się pytałem Pana Jezusa, co to znaczy żyć z Tobą, nie? Co to znaczy tak naprawdę, żeby być Ciebie blisko, nie wiem, co to znaczy żyć z Tobą codziennie, co ja teraz mam robić tak naprawdę, nie? Bo no fajnie, doświadczyłem Cię, no ale te fajerwerki, że tak powiem, mijają pomału, nie? Już tak no, się zaczyna ta szara codzienność trudniej i co to znaczy żyć z Tobą, nie? No i chciałem wyjść z kościoła po tej modlitwie i w przejściu stanął ksiądz. I słuchaj, uśmiecha się do mnie już ten. On mnie znał oczywiście i mówi, podaje mi rękę. Bracie, ale że ty tu jesteś. I mnie tak przytula, wiecie, nie? Ja tak mówię, księże, wie ksiądz co? On mówi, co? Ja mówię, bo Jezus zmienia życie, nie? On tak patrzy, tak? A to zapraszam na plebanie, opowie mi brat wszystko, nie? I tam zrobił nam herbatę. I słuchajcie, ja mu opowiedziałem to mniej więcej, bo ja mówiłem, ciekawe jak zareaguje, nie? Czy mówiłem, że cytaty losowałem na imprezie i no, myślałem, że ksiądz też powie, a odwaliło ci, nie? Weź idź lepiej, nie? A słuchajcie, on to słuchał, on mówi, wiesz co? Przyjdź na spotkanie wspólnotowe, opowiesz to świadectwo, nie? Tam było przed Wigilią jakąś wspólnotową. Życie wieczne jest dane tym, co przecież cali się w nim ukryli. Przyjęli Jego zbawienie, ubrani w stroje weselne, piorą swe szaty w Bożej krwi. Wyznali Jezus jest Panem, ku większej chwale Boga. Głoszą Ewangelię, niestraszna jest im śmierć, bo do Boga nie tylko gdy trwoga, ej. I słuchajcie, ja widziałem, że teraz się wypełniają już te słowa Pana Boga, który powiedział, czyś ci nie rozkazałem, bądź mężny i mocny, ja będę przy ustach Twoich, nie? Idź po prostu, nie? I słuchajcie, ja mówię, no dobra, przyjdę, nie? Ale mówię, no nie pójdę tam sam. No wiecie, dla mnie to jednak Pan Bóg już okej, ale do ludzi musiałem się przekonywać, nie? No to było takie, nie mogłem tego od razu w sobie, że tak powiem, przełamać. Dla mnie to trochę, już nie chciałem ich nazywać sektą, ale gdzieś tam, no w taki mrok względem nich już także jakieś takie miałem, nie wiem, uprzedzenie do wspólnot i tak dalej, no to gdzieś tam pozostał. I ja tam poszedłem z moim kolegą, mówię, chodź ze mną tam, bo ja tam nie pójdę, nie? Wziąłem jednego kolegę z tej imprezy, tam stanęliśmy gdzieś w kącie, patrzę, ja tam z 70 osób, 80. Mówię, o kurczę, nie? Tam trwa składanie życzeń, nie? No to stoimy gdzieś tam, dobra, nie podchodzimy do nikogo, nie? Ale oni zaczęli do nas podchodzić, nie? Słuchajcie, mówili takie życzenia, ja tam, no tak wstyd mi był jakiś, nie taki, ja mówię, wszystkiego dobrego, najlepszego, no szczęścia, zdrówka, nie, miłości. A słuchajcie, oni, błogosławieństwa Bożego, słuchaj, fajnie, że tu jesteście, bardzo się cieszymy, nie, z tego powodu, że to jest niesamowite. I słuchajcie, to jest wspólnota w ogóle, której bardzo przeszkadzaliśmy kiedyś, nie? Rzucaliśmy kamieniami w okna tam, gdzie mieli spotkania, krzyczeliśmy obraźliwe hasła, robiliśmy jakieś różne tam głupie rzeczy i tak dalej, z wygłupów. Krzyczeliśmy tam sekta, coś tam ten, a oni normalnie do nas podchodzą, wiecie, że ale fajnie, że tu jesteście, dobrze, nie? Cieszymy się bardzo i fajnie, bo to nowe osoby i różne takie zdania, takie życzenia, które ja pierwszy raz w życiu słyszałem, nie? Po prostu tak mi wstyd, jakiś taki, nie wiem co to było, nie? Takie jakieś doświadczenie nowe. Słuchajcie, ten ksiądz mówi, no tam złożył tam życzenia do mikrofonu, tam coś tam powiedział i mówi, słuchajcie, jest tu z nami taki brat, który chciałby się podzielić świadectwem, nie? Ja mi się nogi już trzęsą, mówię, dobra, nie? No to idę tam. Dał mi mikrofon i to jeszcze, wiecie, to było tak, że ci ludzie byli w takim kole dookoła, ja stałem na środku, nie? Bo to taka salka. To nie było tak, że na przykład, że wszyscy byli przede mną, tylko dookoła mnie, nie? Ja tak wziąłem ten mikrofon. Dzisiaj jeszcze potrafię, już się potrafię w miarę wysłowić, opowiedzieć, co ja przeżyłem z Panem Bogiem, opowiedzieć moje świadectwo bardziej dokładnie. Ale wtedy to nie było takie łatwe dla mnie, nie? Ja mówiłem, Pan Jezus przyszedł do mnie w cytatach, ja ćpałem, biłem i wiecie, to było po prostu no tak po ludzku, tak masakryczne świadectwo, po prostu tak przekaz, forma tego świadectwa była tak po prostu banalna, masakryczna, że ja po prostu dałem ten mikrofon, się tak wkurzyłem, mówię, nie, ja chyba stąd wychodzę, nie? Dałem mikrofon temu księdzu, już chcę po prostu, mówię, dobra, idę tam do ziomka, jakoś zaraz zawiniemy stąd, nie? Mówię, zawijam, nie? I słuchajcie, i po tym świadectwie podchodzą do mnie ludzie, nie? Z taką formą, jaka była. I słuchajcie, oni mówią, i to było, nie wiem, czy... No wydaje mi się, że to mówili to naprawdę z powagi, z serca. Mówią, słuchaj, to było najlepsze świadectwo, jakie słyszałem. To było, tak Duch Boży mnie dotknął, tak Duch Święty mnie dotykał przez Twoje słowa. To było niesamowite w ogóle doświadczenie, nie? Ja mówię, ta?
wow, nie? Tak wiecie, i podchodzą do mnie ludzie różni, że wow, no Krzysiek, muszę ci powiedzieć, że to świadectwo było naprawdę konkretne, nie? I słuchajcie, ja sobie myślę, co było konkretnego, nie? Ale słuchajcie, i mi się przypomniały te słowa Pana Boga. Ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić, nie? Ja w tamtym momencie po prostu poszedłem, zaufałem Jego słowom. Moja forma świadectwa po ludzku była po prostu do wyrzucenia, ale Pan Bóg dotykał serca po prostu przez samo to, że ja głosiłem to świadectwo tam. Słuchajcie, od tamtej pory zaczęła się niesamowita przygoda mojego życia. Moje życie zaczęło się zmieniać. Bardzo mocno szedłem, zacząłem iść, aż idę do dzisiaj w kierunku Pana Boga. Oczywiście upadki, grzechy były. Jeszcze miałem taką sytuację, ostatnio taką rzecz Wam opowiem już tak mniej więcej. Później tak dojdę do ogółów bardziej, bo dzisiaj jestem mężem, ojcem. Ale miałem też taką sytuację, no wiecie, no stare życie, jednak stare te, że tak powiem, problemy jakieś i tak dalej. Pół roku mniej więcej po tym doświadczeniu przyjechała po mnie policja, nie? Bo tam miałem sprawę, po prostu zabójkę jakąś i tak dalej. I słuchajcie, ja mówię, no ja nawrócony, oni tam wchodzą mi do domu. No i wiecie, i Pismo Święte otwarte na biurku, nie? Tam krzyż tu na biurku, tutaj to. Tak patrzy jeden, tak patrzy, ogląda to Pismo Święte, patrzy. Ja mówię, dobra, Panie Krzysztofie, to Pan jedzie z nami, jedziemy i tak dalej. Ja mówię sobie, myślę, no Jezu, co się teraz dzieje, nie? I słuchajcie, zawinęli mnie, dali mi kajdanki. Słuchajcie, ja siedzę w tym samochodzie, ja po prostu nie wiem jeszcze za co mnie zawijają. Oni tam mnie zapytali, a czy wiesz w ogóle za co? No ja mówię, no nie wiem, nie? No bo jednak no dużo tego było, no, mogło być, no to nie wiem, może im powiedzcie, nie? Oni mówią, pamiętasz, to jakaś tam bójka była gdzieś tam coś tam się stało. To tam jest, no nagrane, tam jesteś i tak dalej. I słuchajcie, ja jechałem po prostu, ja sobie myślę, o Jezu, co teraz się dzieje, nie? I ja po prostu miałem takie doświadczenie duchowe, że ja po prostu ich nie przemogę, nawet moją, w sensie modlitwą, bo ja otrzymałem jakby taką odpowiedź od Pana, że to są aniołowie Boży, nie? To jest takie dziwne, nie? Że ja po prostu chciałem modlitwą, Panie, no niech mnie teraz puszczą na przykład stąd, nie? Że wypuśćcie mnie z samochodu, nie? Ale taką duchową po prostu dostałem odpowiedź od Boga, że to są moi aniołowie, nie? Takie jakieś duchowe doświadczenie, aniołowie Boży, którzy po prostu będą tu stali, choćby nie wiadomo co, nie? Co myślę, dobra, to chociaż pomodlę się po prostu o tą całą sprawę, że tu jakoś to tam poszło, nie? I modliłem się mocno do Michała Archanioła i słuchajcie, trafiłem na dołek, tam na 36 godzin, no i siedzę na tym dołku, no i tam widzę trzech takich chłopaków, no po twarzach widać, że podobni do mnie, z mojego starego życia, że tak powiem. I słuchajcie, siedzimy na tym dołku, nie? No ja tam musiałem pierw się zaklimatyzować, bo tak nie było łatwo od razu. Sobie myślę, co teraz ja pójdę gdzieś tam siedzieć, coś tam ten. No i siedzę na tym dołku. I w pewnym momencie, jak już się tam zaklimatyzowałem mniej więcej, bo też byłem cały w strachu, cały w pytaniach i tak dalej, ja mówię do Pana Boga, Ty, Panie Jezu, a może im powinienem opowiedzieć o Tobie, nie? I tak wiecie, i tak myślę, jak to powiedziałem, leżę na tym koju, nie? To takie małe pomieszczenie, no tam, no nie wiem, ile to może mieć metrów, no ale bardzo malutkie, tam cztery łóżka takie. Ja mówię, nie, no może im powiem o Tobie, nie? I tak leżę, no w sumie już, może ja tutaj jestem po to, nie? I tak mówię, ja tak patrzę na nich, nie, nie powiem, nie? No mówię, gdzie teraz? Ale tak leżę i mówię, dobra, jak mam im powiedzieć, to daj mi jakiś znak, nie? Teraz. I w tym momencie jeden z nich leży po prostu na koju i on krzyczy na całą celę, módlmy się! Niosę Chrystusa i idę, przede mną świata harmider. Jestem chłopem jak Paweł, głoszę im dobrą nowinę. Głosiłem w areszcie i gdzieś jeszcze, w wielu miejscach w sumie. Bo Pan rozkazał, to biegnę. Nie wiem, czy Ty to zrozumiesz. I słuchajcie, jak ksiądz, nie? Na ambonie. Ja po prostu od razu to wyczaiłem, ja to mówiłem w myślach, nie? Ja to wyczaiłem, Pan Jezus mówi, daję Ci znak, nie? Ja wstałem z tego koja, patrzę na Niego, wierzysz w Boga? On tak wstał, myślał, nie, że chce jakąś pretensję do Niego, czy spinę mieć, on, a Ty wierzysz, nie? I słuchajcie, ja taki w strachu, taki w niepewności i tak dalej w tych pytaniach, ale zacząłem mi mówić to świadectwo, nie? Zacząłem mi mówić, że Bóg przyszedł do mnie, a cytaty losowałem, co tamto, że naprawdę Pan Bóg istnieje, nie? To ja tutaj jestem, ja wiem, że ja tutaj jestem i to sprawiedliwie tu jestem i tak dalej. Ale Bóg naprawdę może zmienić życie, że tam jest miłością i w ogóle... Słuchajcie, nie śmiali się ze mnie, nie? Tylko tego wysłuchali, ale miałem takie wrażenie, że tak... No, spoko, nie? No fajnie, że się dzielisz, nie? Nie wiem, co w nich zostało, nie wiem, co tam zrobili, no później tam każdy powychodził z tego dołka, nie? Ale słuchajcie, to takie pójście za Panem Bogiem, za tym Jego znakiem, to mi pokazało, że... Wow, że można, nie? Że po prostu... Że mimo wszystko, no nie wiem, co tam wzięli, może nic nie wzięli, a może za 5 lat im komuś się przypomni, nie? Ty chłop mi mówił kiedyś na dołku, że Bóg istnieje, nie? Może się pomodlę. Słuchajcie, nie wiem, co Pan Bóg z tego zrobi, ale dał mi znak, że mam mówić, to mówiłem, nie? I słuchajcie, chciałbym być taki w codzienności coraz bardziej otwarty na te natchnienia, nie? Bo Wam muszę przyznać, że ja nie zawsze szedłem za tymi natchnieniami, nie? One były czasami trudne, czasami nie, ale po prostu
im bardziej idziesz za tym natchnieniem Bożym, im bardziej idziesz za tym Jego Słowem, za to, jak Cię prowadzi poprzez Kościół i tak dalej, no to tym bardziej możesz wzrastać duchowo, nie? Ta sprawa na szczęście skończyła się bardzo dobrze, w sensie w takim bardzo dobrze dostałem zawiasy, tylko tam jakoś kaucję, no tam dosyć sporą, ale z łaską Pana Boga to wszystko się spłaciło. I słuchajcie, i zacząłem żyć, no miałem narzeczoną, teraz mam żonę, mam dziecko. Wierzę, że życie pokazuje nam codziennie na miłość. Jeszcze więcej dowodów, żono, mężem twym jestem. Pamiętasz, chyba pamiętasz, kocham cię. Wiedz, że dzisiaj życie usłane drogą jest, często piaskową, kamienną też. Jesteśmy dziećmi Boga, więc nie brakuje łez, bo małe dziecko płacze, gdy coś chce. Bardzo często ja żyję po to, by służyć wam. Panie, pozwól na to. To jakby stare życie zostawiam cały czas za mną. Chociaż goni ten diabeł, próbuje tym pazurem po prostu gdzieś tam mnie wyprzedzać na zakrętach, że ja to tak to nazwę. Ale słuchajcie, ta modlitwa i prostota życia z Panem Bogiem, nie? Bo to jest bardzo ważne chyba dzisiaj w Kościele katolickim, zwłaszcza naszym, pięknym, że ta prostota życia z Panem Bogiem gdzieś nam po prostu umyka, nie? Ja rozumiem, że Pan Bóg lubi bardzo przez prostotę działać. Pan Bóg bardzo lubi przez takie po prostu chęć bycia z Nim, nie wiem, przebywanie po prostu z Nim. Jakoś taka nawet czasami nie trzeba za dużo słów mówić na modlitwie, tylko po prostu wchłaniać tą Jego obecność, tą Jego Panie, przyjdź, nie? I po prostu czekasz i patrzysz, jak Twoje serce, co się dzieje z Twoim sercem, czy ono się przemienia teraz, nie? Czy Ty przez modlitwę stajesz się lepszy coraz dla drugiego człowieka, czy Ty przez modlitwę po prostu zasypiasz, nie? I po prostu ta modlitwa jest, a odklepałem dzisiaj, dobra. Może tak tego nawet nie nazywasz, nie? Ja tego tak nigdy nie nazywałem, ale jak w końcu zrozumiemy, czym jest na przykład prawdziwa modlitwa. Ja zrozumiałem po jakimś momencie, nie? Że to jest przebywanie z Bogiem, które mnie przemienia, nie? Które zawsze ma wpływ na moje też życie, nie? To jest jakby odpowiedź na Jego miłość, czyli odpowiedzią na Jego miłość jest przyjmowanie Jego miłości, nie? Bardzo często. I słuchajcie, ja właśnie wam powiem szczerze, że od tego momentu zaczęła się taka niesamowita przygoda mojego życia, od tego momentu nawrócenia, że Pan Bóg no zaczął wielkie rzeczy robić. Ja po prostu jeździłem na ewangelizację, musiałem wziąć 2 tygodnie wolnego z pracy w pewnym momencie, a wyjechałem na ewangelizację, ale bardzo mocno mnie słowo prowadziło Boga. Zatroszcie się o Królestwo Boże, a będzie wam wszystko dodane, nie? No i wiecie, ja musiałem 2000 zł, że tak powiem, zostawić w tyle, bo miałem umowę, zlecenie i do 2000 zł sobie poszło, nie? Ale słuchajcie, mówię, no dobra, jadę, nie? No Bóg mi mówi, zaprasza mnie tak mocno. Mówię, pojadę, co mi tam, nie? Modliłem się mocno do Jana Pawła II i tak dalej. I słuchajcie, i ja po tym wyjeździe, nagle tu jakaś nauczycielka, bo tam głosiliśmy dla młodych, nagle tu jakaś nauczycielka podchodzi z jakąś kopertą, mówi, słuchajcie, to dla was. Mówię, nie, weźmy to pani, nie, weźcie to, bo ze łzami w oczach, że to było dla mnie, to było dla mnie, to nie było dla tych dzieci, to mnie poruszyło, to mnie z powrotem jakby sprowadziło do wiary. No takie po prostu nauczyciele, gdzie my przyjechaliśmy dla uczniów, pamiętam do szkoły w Andrychowie, to było też w Kościele i w Sosnowcu. To nauczyciele zaczęli zamiast uczniów na przykład do nas podchodzić, że to jest świadectwo dla nich, nie? To było niesamowite, jak Duch Święty dotykał. I nagle było tak, że ten ksiądz, z którym pojechałem, on mówi, Krzysiek, to dla ciebie, nie? Ja mówię, no dobra, no dziękuję bardzo, nie? Pierw nie chciałem tego przyjąć, tak zbraniałem, ale mówi, nie, zasługuje robotnik na swoją zapłatę, nie? No mówię, no dobra, dziękuję bardzo. Patrzę, liczę i dosłownie tyle samo pieniędzy, ile ja bym miał zarobić przez te pracy, w tej pracy przez 2 tygodnie, plus tyle, żebym mógł sobie moją żonę sprowadzić na południe Polski, bo tam było ogłoszenie, i mojego takiego kolegę, nie? Na takie rekolekcje jeszcze dodatkowe. I słuchajcie, to był dla mnie niesamowity znak, nie? Że Pan Bóg mówi, zatroszcz się o Królestwo, a ja zatroszczę się o Ciebie, nie? I teraz mam taki czas, że coraz bardziej chcę wychodzić z tą Ewangelią, z tym świadectwem do ludzi, z łaską Bożą oczywiście, bo wierzę, że Pan Bóg może dotykać ludzi, zwłaszcza tych, którzy są spoza Kościoła, nie? Żeby to po prostu dotarło do każdego grona, do szerszego, bez znaczenia, czy ty się dzisiaj z tego śmiejesz, czy nie śmiejesz. Ja naprawdę, ja to szanuję po prostu, że jesteś w tym prawdziwy, nie? Ale może posłuchasz, może jedno zdanie, może jedno słowo, może jedna treść jakaś ciebie po prostu ruszy, a może po prostu Duch Święty przyjdzie z takim impetem w twoje życie, w twoje serce, że po prostu powiesz, wow, pójdę do spowiedzi, nie? Pójdę do spowiedzi może po tych kilku latach. Włóż swe życie w Ewangelię, a Ewangelię w swoje życie. Pójdź do spowiedzi być może po kilku latach, a Pan niech odpuści ci grzechy jak najlepszy tata. Przez ręce kapłana przyjdzie zapłata, odpłata, odpuszczenie grzechów. Pan Jezus niech ciebie zbawi, módl się do Niego, On cię kocha na pewno, to wiem człowieku. No jest to niesamowita łaska i niesamowite, że ja mogę głosić to świadectwo na przykład no na takim kanale, no, że to się rozejdzie do ludzi, że to po prostu będzie szło dalej, że tego nie zostawiam tylko dla siebie, że idę po prostu też za tym słowem, które mi polecił Pan Bóg, nie? I wierzę głęboko, że z Jego łaską będzie przemieniało się przede wszystkim moje życie, bo ja muszę dbać, żebym to ja przemieniał cały czas swoje serce, żeby Bóg przemieniał moje serce swoją łaską. Muszę baczyć, bym nie upadł. Kto stoi, niech baczy, by nie upadł. A później, dzięki temu świadectwu życia i słów, wtedy może to zapali życie innego człowieka, nie? I na to liczę i bardzo dziękuję. I
Panie Jezu, chciałbym Cię na końcu prosić, żebyś dotykał serca wszystkich ludzi, przemienionych i nieprzemienionych, żebyś po prostu przychodził do nich i po prostu sprawdzał jakość ich serc, sprawdzał stan ich serca. Bardzo Ciebie o to proszę, Panie. Wylewaj swojego Ducha Świętego i niech to wszystko będzie na Twoją chwałę. Duchu Święty, przyjdź, stąp na to miejsce, niech Twoje błogosławieństwo się rozejdzie po wszystkich. Dzięki temu kanałowi miłujcie się i chwała Tobie, Panie, na chwałę Jezusa. Dziękuję Wam bardzo. Chwała Tobie, Jezu, dziękuję. Tatuś też odnalazł Pana, a w sumie tak naprawdę to znalazł go Pan Bóg. Długo szukałem, moja kochana, ale wreszcie oświecił mnie On, Jezus. W Nim znalazłem całą pełnię szczęścia, choć jest trudny, nie kłamie, zaufaj mi. A jeśli nie mi, to zaufaj Jezusowi, On ma dla Ciebie otwarte drzwi do serca.